Z jednej strony nasza impreza powoli zaczyna dobiegać końca, ale jakoś nie widzę, żeby ktoś chciał już wychodzić. Jeżeli chcecie dostać na dłużej, na przykład na jakiegoś afterka, to koniecznie walicie łapęcję w górę. Bo jestem Sandy Zisowski i tak jak obiecałem, dzisiaj spróbujemy to przejść tym panem, który no nie jest zbyt tolerowany przez innych uczestników tej zabawy. Mamy tutaj tylko jeden główny cel, poza tym mamy się oczywiście ewakuować, ale są też dodatkowe cele, które myślę, że warto byłoby jakoś tutaj wziąć pod uwagę. Ale na razie miejmy nadzieję, że uda mi się stąd wyjść będąc żywym. To jest pan, który raczej nie będzie łatwym celem. Ale ciekawe, czy mnie widzi. Bo ja jestem niewidzialny teraz dla niego. Widzi mnie chyba bez problemu, więc ja będę musiał najzwyczajniej w świecie uważać na jego magiczne ciosy. Tylko musi mi się bateryjka podładować. Zobaczmy. Cyk. O! O! Czyli to nie będzie takie ciężkie, jak mi się wydawało. No, tylko że to będzie bardzo żmudna robota. Będziemy musieli bardzo często korzystać z naszego specjalite w postaci plasma gun. Tylko wiecie co, nie chciałbym stąd wyjść w taki zwykły sposób. Czy ja już zginąłem? Ja już myślałem, że jest po mnie. Aktywujemy to. Może w jakiś sposób się pozbędziemy go? Dzięki temu nie, myślę, że to nie będzie takie proste. Wiecie co, chyba nie żyję już. Zostałem rozdrobniony. Prawdopodobnie nasza firmowa stołówka będzie dzisiaj serwować obcego predatora, przepraszam. Tu będzie początek. Będzie koniec i raczej będziemy w stanie coś mu zrobić? Tak, będziemy. Dostał i to porządnie, tak że się poskładał wręcz. Prawie pół życia mu całego zleciało. Tylko trzeba uważać na te jego ciosy, bo pamiętajcie, ja nie mam płucy, mam bateryjki. To one mają tutaj najwięcej do powiedzenia. Chyba będę musiał faktycznie korzystać z wszystkiego, co mi tylko los da pod nogi. Tylko chciałem, żeby on wszedł tą pułapkę na niedźwiedzia. On jest sam jak taki mały niedźwiadek. Tak jakby omijał tą pułapkę specjalnie. Aj, 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 koleżko, koleżko. Spokój tam. Aj, to udało się? Tak, udało się, super. To możemy go jeszcze mocniej tutaj pokiereszować, ale naprawdę to nie robi mu zbyt dużo. Sprawdźmy, czy nie ma w pobliżu jakichś bardziej efektownych i zarazem efektywnych metod na pozbycie się go. Czy tam jest mołotow? Tak, to jest mołotow, na pewno się mi przyda, tylko by się przydało też coś więcej mieć, tam chyba nie wejdę. Wiecie co, spróbuję coś zrobić. Oj, koleżko, koleżko, uspokój się. Spokojnie, masz tutaj na chwilkę, poczęstuj się. A ja spróbuję coś sprawdzić, czy tam będę mógł dotrzeć w przyszłości. Bo ta skrzynka raczej wybuchnie, jeżeli będzie w ogniu. Bardzo możliwe, no ale dobra, na razie spróbuję wykorzystać moją standardową technikę, czyli ogłuszenie. Następnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 ciosów udało mi się wykonać. Stan 3x3, okej. Czyli mamy już jeden z ukrytych celów. To zepsujemy, niech sobie weźmie jedną gumę do życia. Pyk! Nie wybuchło sobie. Ale dobra, wybuchło z dużym opóźnieniem. Tu myślę, że znowu możemy go ładnie ogłuszyć, no może nie tym razem. Bardzo podobają mi się te wstawki tutaj. Jeśli użył jakiegoś dziwnego lasera, jakiejś dzidy laserowej. A teraz normalnie chodzi i po prostu podbiega do mnie za każdym razem. Ej, on jest taki trudny, faktycznie. Wystarczy tylko go dobrze agrować i będziemy mieli go z głowy. Do łazienki chyba nie warto wchodzić, bo to jest ślepy zaułek dla mnie. Szukam po prostu jakichś ciekawych sposobów na to, by się go jakoś pozbyć. O, mam pomysł! Pyk, niech tam zostanie i teraz to wybuchnie. I w razie czego będę mógł to jeszcze raz tam wrzucić, jeżeli tylko wstanie. Pyk! Ja pierniczę, ale mu to życie schodzi! O kurde! Mogłem jeszcze dłużej to ciśnąć, dobra, ale w każdym razie mamy go prawie z głowy. Teraz mam plan, jak go wykończyć w taki piękny sposób, tak? To... Jaj! O, zaraz on nie wykończy i tak się skończy. W każdym razie chcę, żeby poszedł do właśnie tych skrzynek z armii. Patrzcie, tak, tak, pyk, pyk, granat, szybko. Rzucamy go i... Bang! To jest najlepsze zakończenie imprezy, prawie tak. To był... Przeżył? Przeżył? Nie, nie przeżył, dobra. To jest otrute, może się nam przyda na później. Tam są jakieś serwery. Udało nam się. Czyli będzie jeszcze dłuższa impreza, moi drodzy. Za wcześnie się pożegnałem z Party Hard 2. Wychodzi na to, że będziemy dłużej imprezować i sprawimy, że aż roztopi się śnieg, to będzie najgorętsza impreza na
Syberii chyba. No to lecimy dalej z imprezą, ale wiecie co, to jest właśnie problematyczne, że jeżeli oni mnie zauważą, to automatycznie będą dzwonić na policję, dlatego ta postać jest dobra na bossa i tak sobie ustalimy, ale ja myślę, że aktualnie zmienimy sobie naszego bohatera na mojego ulubionego. No to lecimy! Kill them all! Albo będziemy każdego przesłuchiwać, tak? Myślę, że przesłuchamy sobie na przykład tą osobę. A możemy zapalić świąteczne drzewko. Mamy jednego przesłuchanego. Lecimy dalej, mamy tutaj jednego. I tu dwóch mamy w sumie. Więc każdy po kolei może nawet przyjść. I mamy dwóch od razu z głowy. Teraz musimy zabić 7 celów. To jest jakiś koleś, ale tańczy sobie jak gdyby nigdy nic, więc raczej nic nie zrobię. Czy to jest nowy przedmiot? Rainbow Dash? Rainbow Attack? Nie wiem nawet co to robi, ale jestem bardzo ciekawy, więc na kimś trzeba będzie to wypróbować za chwilkę. Zobaczmy. What? Co to robi? Oni żyją? Nie, nie żyją. Co to właśnie się stało? Tutaj mamy kolejny cel. Spróbujemy użyć znowu ataku tęczy. Tam ktoś się bawi ładnie. Tutaj cyk, nikogo nie ma. Pingwin jest podejrzany, jak nic. Aha, no to fajna jazda pingwinem. Zaraz tam grilla przewrócić, koleżko. Możemy się z nim ścigać. Ale chyba nie mam aż takiej kondycji, żeby pokazać samego pingwina. Koleś właśnie odleciał. Szukamy drzewka. Mam wrażenie, że tu chodzi o podpalenie zwykłego drzewa, ale chyba, że tutaj by coś było. Teraz poszukamy. To nic takiego znowu nie widzę. Ale spróbujemy znowu z naszym specjalnym atakiem zaraz. To chyba może spaść, tak? Ale nie wiem na kogo dokładnie. Widzę ochroniarza, który jakoś nie kwapił się, by mnie zatrzymać. Ale ujdź, kurde! Czy to był Posejdon? W każdym razie, atak tęczą. Oj, to nie było zbyt mądre posunięcie z mojej strony. Tylko na jednego to banda łysego. Zróbmy coś tutaj i sprawdźmy, czy... Oj, no właśnie, już policja przyjechała. Szukamy dalej kanistrów z benzyną jakichś. Tam nie da się wejść, a tam coś jest. Tam jakby niedźwiedź chyba spał. Nie, tam coś dziwnego śpi. Jak ja mam to obudzić w takim razie? Zgarniamy, śnieg, cyk. Nikogo nie ma, prawie już. Sam się odpalił. Tutaj jakiś pingwin działa. Bardzo ciekawa impreza. Okej, tam widzę, że dałoby się chyba wejść teraz po tym jak to rozwaliłem, więc będę miał więcej benzyny. Tak? Jest, super. Bardzo dużo benzyny. Ogromna ilość benzyny. TNT. Myślę, że lawina spadnie, jak to zrobimy. Ale spójrzcie, podpalamy drzewko, które jest bardzo małe. Naprawdę spodziewałem się, że to drzewko będzie odrobinę większe. I aż ten typo się podpalił, tak? Podpaliłem drzewko? Podpaliłem drzewko. Fantastycznie. Raczej nie zauważy, jak spróbuję tam uderzyć kogoś. No, nie ciebie, co prawda, chciałem uderzyć. Jeszcze raz bierzemy cegłę. Oj, policja, spokojnie. Proszę. Tu przypadkiem coś wybuchnie. Tutaj myślę, że dałbym radę nawet zrobić coś takiego. Tutaj cyk, nie ma go. Tu cyk, nie ma go. Chyba nie zdążył zadzwonić na policję. Nie w mojej sprawie na pewno, więc chyba jestem bezpieczny. Mam nadzieję przynajmniej. Kombo razy 4 już mamy na początek. Czy tu coś jest ciekawego? No jest jerrycan, ale sobie go zostawimy na później. Zobaczmy, o co chodzi z tym TNT, bo na pewno jest tam nie bez powodu. Chociaż tego jerrycana bym najpierw może wziął, ale dobra, zobaczmy jak wyglądać będzie eksplozja. Cyk! Wybuchło? Coś się otworzyło? Nie, nie otworzyło się, ale TNT jakoś dziwnie chce wybuchnąć. O, jest, pali się. O, to jest większy pożar niż się spodziewałem. Ale nic się stało nadzwyczajnego. Okej, nie działa. Nie wiem dlaczego. Weźmy sobie może jeszcze trochę. Chyba przeszpanek tutaj podniosłem. Oj. Nie zajął się ogniem. Tu ktoś jest, zaraz będzie robił boom. Zostało nam tylko dwóch. I cały czas myślę, o co chodzi z tym dziwnym czymś, co tam jest. Miałem też nadzieję, że obudzi się, kiedy kogoś zabije w pobliżu, ale to też nie działa. Może jakieś tajne przejście jest tutaj? Nie, nic takich rzeczy tutaj nie ma.
Ale jakim cudem pozbyłem się prawie większości ludzi, którzy byli na imprezie. I... Subcio, zajmie się? Zajęło się, idealnie. Mamy kolejnego z głowy. Czy to będzie tyle? Tak, udało się, wygrałem. Super. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Zaraz przechodzimy do kolejnego z etapów naszej imprezy. Przynieśliśmy ją, uznajmy, że to jest after party. Widzimy się kolejnym razem. Po zobaczenia i cześć!